Czy któreś z Was myślało może o powrocie do Silvera? Czy zastanawialiście się może nad kupnem konta, na którym widnieje ranga Silver? Moi drodzy, teraz nie mamy już wyścigu szczurów po Globala, ale tak naprawdę po Silvera. Ja jestem Forever i w dzisiejszym materiale zajmiemy się legendarną rangą i zarazem mistyczną, jaką jest Silver. Na samym początku chcę zaznaczyć, że ten materiał oczywiście z ręką na sercu mówię, nie ma oczywiście nikogo ośmieszyć, żadnego Silvera, nic z tych rzeczy. Robię ten materiał po to, aby uświadomić wam pewną rzecz. Wiecie, że grając w CS-a gra się w niego po to, aby awansować wyżej, no i zdobyć tego kiedyś w przyszłości upragnionego globala. Ja już tego globala mam, no ale co dalej? Na wyższych rangach jest mało fanu, mało zabawy i w sumie tak naprawdę radochy z gry. Tak naprawdę na najniższych rangach dopiero zaczyna się zabawa i tam można się jak najbardziej odstresować, pobawić i tak dalej, i tak dalej. Silvery to przecież najniższa ranga w CS-ie, więc w sumie w czym problem, żeby tam trafić? Otóż problem jest i to bardzo, bardzo duży. Wielu globali i supremów ma z tym problem, ponieważ kupując nowe konto i boostując je od nowa do trzeciego tam levelu dropa i po 10 wygranych meczach wbijają sobie pierwszą rangę i niestety nie jest to silver. W najgorszym wypadku awansują, no powiedzmy tam do kałaszków bądź do golda 4 nowa przy dobrych staraniach, przy dobrych wiatrach. Niby do silvera łatwo w sumie awansować po tych 10 wygranych meczach, ale smurfy z globali i innych wyższych rang mają już inną mentalność i mimo iż chcą jak najgorzej wypaść w meczu, mieć jak najgorszy winnik, jak najmniejsze KD, to i w dodatku i chcą jeszcze wygrać ten mecz, to i tak zdarza im się otwierać tabele wyników, przez co ich notowania idą strasznie w górę, co sprawia, że ogólny ten system rang tych punktów elo pcha ich do góry, no i daje im potem wyższą rangę. Ale w ogóle, po co ta męczarnia, żeby trafić do tego silvera? Cholera, no, przecież większość silverów ma już dosyć tych rang, no i chce się stamtąd wydostać w cholerę i to jak najszybciej. Otóż, odpowiedź jest bardzo prosta. W gry gra się po to, aby się zrelaksować, aby się odprężyć, porobić sobie jaja ze znajomymi i ukoić nerwy po ciężkim dniu pracy albo szkoły. W srebrnym piekle jest to możliwe, zgadza się, to jest możliwe. Można tam biegać z nożem i robić acey za każdym razem. Można wygrać rundę trolując z Zeusem. Można naprawdę wydziwiać różne czary i dziwy, a i tak ugra się cały meczek. Nie chcę tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, obrazić żadnego Silvera w żadnym wypadku, ale posłuchajcie mnie, naprawdę wam zazdroszczę. I nie tylko ja. Jak wbijecie już kiedyś tego globala, to zobaczycie, że nie miałem racji i sami będziecie chcieli powrócić do tych pięknych, srebrnych, dobrych, starych czasów. Tak naprawdę dopiero w Silverze widzimy, jak zabawna może być gra w CS-a. Oczywiście nie krzywdzą tutaj psychicznie i mentalnie innych graczy i to też jest zarazem problem tego wszystkiego w pewnym sensie. A dlaczego? Ponieważ my tutaj zrobimy sobie jaja na Silverach, jeśli już do nich trafimy, a tam są oczywiście też i gracze, którzy grają na poważnie i chcą się stamtąd jak najszybciej wydostać, no i chcą awansować wyżej w rangach, aż do tego swojego upragnionego globala. Podobne silvery można zauważyć również na globalach, gdzie przez całą mapę można przejść za gościem z nożem w ręku, a ten nawet nie zauważy, że go śledzisz. Nawet może stać i plantować przy tobie tą cholerną pakę, a i tak nie będzie ogarniał tego, że ktoś z bliska go obserwuje. Czasami chce mi się płakać ze śmiechu oczywiście, jak widzę, co się dzieje na globalach na matchmakingach. O faceitach i tym podobnych nie mogę jeszcze nic powiedzieć, bo nie grałem, ale z tego co mi opowiadali znajomi, to tam też czasami trafiają się takie boby, że po prostu głowa mała. Wracając jednak do silverów.
to według mnie jest to jedna z lepszych i przede wszystkim fajniejszych rank, o którą sam teraz walczę w tej chwili na swoim drugim koncie. Część ludzi zamiast kupić sobie nowe konto, derankują sobie z globala, bo na globalach wieje nudą i mam akurat takich znajomych. Pozdrowienie tutaj dla człowieka z Cezora i pana Knura. No i oni właśnie lecą sobie do niższych rank, robiąc sobie jaja na tych obecnych, gdzie akurat teraz są, czyli w globalach. W ogóle zastanawiam się, jakie jest ogólnie wasze podejście do silverów. Dajcie oczywiście o tym znać w komentarzach, ponieważ to jest najlepsza droga komunikacji, jeśli chodzi akurat o ten konkretny film. Dajcie znać, czy też chcielibyście wrócić do silvera, a jeśli już jesteście w silverze, to powiedzcie mi, szczerze oczywiście, jak tam teraz wygląda ta gra, ponieważ dawno tam nie byłem i chciałbym się dowiedzieć pokrótce, jak tam jest. No i tak trzymam sobie kciuki, mam nadzieję, że na drugim koncie niedługo wpadnę właśnie do tego silvera. Z mojej strony, kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle forever young i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się, pa pa!